Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ustawieniami od Counter-Strike Global Offensive. Oglądajcie. Ustawienia te nie będą tylko po to, aby mieć więcej FPS-ów. Ten odcinek z FPS-ami będzie, myślę, że za około 2 dni. Dzisiaj natomiast skupimy się bardziej na tym, jakie ustawienia dobrać, aby grać po prostu lepiej. Czyli film ten jest skierowany do osób, które chcą być lepsze w grze Counter-Strike Global Offensive. Ale jak ustawienia mogą Wam pomóc? Jeżeli chodzi o ustawienia, to tak, dobrze wiecie, że poprawne ustawienia mogą zmienić tak naprawdę bieg gry. Jeżeli macie dobrze skonfigurowane grę Counter-Strike Global Offensive, możecie przejść na wyższy poziom rozgrywki. A co jeśli to właśnie ustawienia blokują Cię i stoisz na poziomie, na którym jesteś? Tak więc przechodząc do ustawienia gry Counter-Strike Global Offensive, na samym początku musicie wejść na Discorda, gdzie macie linka do plików do pobrania. Wchodzicie w ten link i przechodzicie do tej witryny, gdzie możecie pobrać paczkę. Klikacie pobierz. I teraz po pobraniu mamy taki oto zip i ten zip oczywiście należy wypakować. Robimy to za pomocą funkcji wyodrębnij wszystkie, bądź też 7-zipem, czy też winrarem. Wypakowujemy i w tej paczce znajduje się config, Nvidia, opcje w grze i parametry startowe. Wchodzimy sobie wpierw w CFG, kopiujemy sobie wszystko, co znajduje się w środku, kopiuj. I teraz bardzo ważna uwaga, jeżeli macie swoje opcje w autoexeku, to najpierw je sobie przekopiujcie do jakiegoś osobnego configa. W tym celu możecie utworzyć tutaj po prostu nowy config, na przykład wchodząc w ten trening, usuwając wszystko, co tutaj się znajduje i kliknąć sobie plik, zapisz jako mój config.cfg, tutaj zmień typ jako wszystkie i klikamy zapisz. I teraz jak widzimy mój config.cfg i tutaj wklejcie swoje opcje, jeżeli macie swoje opcje, potem wchodzimy sobie w autoexeka i tutaj na końcu execschool.cfg możecie wkleić po prostu swój config, bądź też dopisać sobie exec mój config.cfg. I teraz mamy exec mój config i jak widzimy nazwa się zgadza, więc jak zapiszemy i wkleimy, to wszystko co znajduje się w tym pliku będziecie mieli również zaimplementowane do gry i po moim configu, więc mój config nie będzie Wam nic nadpisywał. Tak więc kopiujemy sobie wszystko co tu się znajduje, Ctrl C. Wchodzimy teraz w folder zone w zależności tam gdzie go zainstalowaliście, ewentualnie można odpalić Steama. I tu wchodzimy sobie w bibliotekę, mamy Counter Strike'a, prawym przyciskiem myszy właściwości, pliki lokalne, przeglądaj. No i teraz tutaj w plikach lokalnych wchodzimy w CSGO, CFG i tutaj wklejamy konfigi. Wklej. Zamień pliki w miejscu docelowym. I teraz konfigi są już zaimplementowane, więc to możemy sobie zamknąć. Teraz cofamy się do ustawień Pro CSGO Lipiec, wchodzimy w NVIDIA i jeżeli mamy kartę graficzną NVIDIA, to zaimplementujcie wszystkie te ustawienia. Jeżeli nie macie NVIDIA, to przejdźcie do czasu, który widzicie teraz tutaj na ekranie, aby pominąć te opcje. Pierwsze co, mamy tutaj informację o tym, żeby wyłączyć nakładkę GeForce Experience. I tak, według mnie i z tego co testowałem, to wychodzi na to, że GeForce Experience po prostu spowoduje input laga. W sensie korzystacie z tej nakładki, czy też kolorów z tej nakładki, to macie input laga, więc należy to wyłączyć. W jaki sposób to zrobić? Odpalamy sobie GeForce Experience, możemy zrobić to wpisując po prostu Experience w wyszukiwarkę. Ewentualnie, jeżeli macie tego Experience'a włączone, to powinien być w prawym dolnym rogu. Teraz tu wchodzimy sobie w ustawienia i tutaj jak widzimy mamy nakładkę w grze i to po prostu odznaczamy. Teraz GeForce Experience sobie zamknijmy i wróćmy do naszego folderu. Druga rzecz już jest w panelu sterowania NVIDIA, więc odpalamy sobie najpierw panel. Panel sterowania NVIDIA. I teraz jak widzimy mamy tutaj panel, więc odpalamy sobie też to zdjęcie. I w panelu musimy wejść w dostosuj rozmiar i pozycję pulpitu. Tutaj możecie zrobić sobie pełny ekran i polecam mieć to zaznaczone, bo jeżeli chcecie grać na 4x3 rozciągniętej albo innej customowej rozdzielczości, która będzie dopasować Wam do pełnego ekranu, to ta opcja powinna być zaznaczona. Następną grafiką jest informacja, w jaki sposób ustawić sobie kolorki. Tutaj musimy wejść sobie w reguluj ustawienia kolorów pulpitu i tutaj mamy cyfrową poświatę. I jeżeli chcemy zwiększyć kolorki, no to przejeżdżamy sobie tą poświatą i jak możemy zauważyć z prawej strony albo na dole, to te kolory się zwiększają bądź też zmniejszają. Także tutaj sterujemy sobie kolorkami i tu właśnie te kolorki możemy podbić. To samo tyczy się odcienia, jeżeli chcemy sobie trochę, nie wiem, zrobić mindfucka, to możemy to zrobić. Kontrast i tak dalej, wszystko ustawiamy sobie tutaj, więc też tutaj zarządzajcie kolorami. Tak samo, jeżeli byście kiedyś jechali na LANa, no to będziecie mieli po prostu panel sterowania NVIDIA, a GeForce Experience nie będziecie mieli, bo tam zawsze GeForce Experience jest po prostu zablokowane, wyłączone. Czasami się zdarzy, że ten GeForce Experience jest, ale przyzwyczajcie się do tego, że tylko tu będziecie mogli zmienić sobie kolorki, bo nigdzie indziej tych kolorków sobie po prostu nie zmienicie, więc tutaj znajdziecie swoje opcje, a nie tam, gdzie robicie sobie input laga i gdzie nie będziecie mogli z tych opcji korzystać, jeżeli pojedziecie na LANa. Teraz mamy tutaj
tutaj zdjęcie czwarte, jeżeli gaśnie Ci monitor. Jeżeli gaśnie Ci monitor i masz taką funkcję przy monitorze, czyli na przykład tutaj przy BenQ, to tu musi być zaznaczona opcja programy użytkowe. Jeżeli macie pełnoekranowe obrazy wideo lub programy użytkowne, czyli ten tryb automatyczny, to w momencie, kiedy tryb się przełącza, monitor gaśnie i zresztą tak też się dzieje, jak klikacie sobie tutaj na jedną z tych funkcji i klikacie zastosuj. Tak więc, jeżeli monitor Wam gaśnie, to prawdopodobnie przez to, że sygnał idzie po HDMI, jest on wysyłany bezpośrednio do monitora, a ten dopasowuje sobie po prostu działanie pod to, co jest wysyłane jako właśnie ta zgłaszana zawartość. Tak więc to sobie odznaczacie. I teraz tu, jeżeli chodzi o punkt 5, mamy tutaj ustawienia 3D i w tym celu wchodzimy sobie w zakładkę zarządzania ustawieniami 3D, w ustawienia programu i z listy wybieramy Counter Strike Global Offensive. Jeżeli takiego programu nie macie, to musicie kliknąć dodaj, wejść w folder z grą i dodać po prostu CSGO.exe. No i teraz, jeżeli chodzi o opcje, to wybieramy sobie tutaj wysoką wydajność, jeżeli chodzi o filtrowanie tekstur, włączamy sobie optymalizację antystrypiową i trójliniową. Potem wybieramy sobie OpenGL na swoją kartę graficzną dedykowaną, po to, aby ta karta była wykorzystywana w CSGO bardziej. Potem mamy preferowaną częstotliwość odświeżania ekranu i tutaj również wybieramy najwyższą możliwą. Synchronizację pionową oczywiście wyłączamy, chyba że mamy naprawdę super słaby komputer i mamy FPS-ów poniżej 60, to wtedy warto spróbować mieć tę opcję włączone. No i tryb niskiego opóźnienia, czyli tryb, który jest według mnie efektem placebo, ale coś on tam zmienił, nie wiem, kurczę, jestem w trakcie testów tej opcji, w sumie to nie wiem. Według mnie jest to efekt placebo, bo jako osoba, która gra już 10 tysięcy godzin w CSGO, no nie odczułem różnicy. Może u Was coś to zmieni, więc raczej tutaj bym to ustawił na ultra. No i zarządzanie energią, oczywiście maksymalna wydajność. No i wszystko, jeżeli chodzi o Nvidia, nic więcej tutaj już nie ma. Po całej procedurze zmiany tych ustawień klikamy sobie zastosuj, tak, i zamykamy sobie ten panel. Teraz cofamy się z powrotem do folderu ustawienia Pro CSGO Lipiec 2022. Mamy tutaj opcje w grze, no i te opcje po prostu trzeba zaimplementować, bądź też możecie zrobić to po swojemu. Celownik to jest celownik, którego polecam, jednakże jest on też w moim konfigu, więc nie jest wymagane jego implementowanie. Jeżeli konfig oczywiście skopiowaliście, jeżeli nie, no to wiadomo. Tutaj mam pokazane zalecaną przeze mnie rozdzielczość, czyli 4x3 z maksymalnymi możliwymi pikselami. Jest to customowa rozdzielczość, film o customowej rozdzielczości możecie znaleźć w opisie, tak więc zapraszam. Tam wytłumaczyłem, w jaki sposób taką rozdzielczość możecie sobie ustawić i dlaczego taka rozdzielczość, dlaczego 1440x1080, a nie 1280x960, tak, dobrze powiedziałem, ponieważ jeżeli macie wyższą rozdzielczość, to obraz jest mniej rozmyty, czyli jest wyraźniejszy. Ja wiem, ja rozumiem, że niektórzy grają na 800x600 i się tak da grać, ale jeżeli chcecie mieć bardziej klarowny wygląd, jeżeli chcecie mieć lepszą przejrzystość na ekranie, to powinniście mieć jak najwyższą możliwą rozdzielczość, czyli w tym przypadku no najlepszą wiadomo byłoby 16x9, 1920x1080, ale w przypadku tej przewagi, którą mamy, że jeżeli ktoś gdzieś tam powoli wychyla, no to 4x3 rozciągnięte, postacie są szersze, jest mega, naprawdę mega. Tak jak na niższych poziomach, wydaje mi się, że 16x10 wydaje się być lepszym pomysłem, bo tutaj jednak postacie poruszają się szybciej po ekranie, bo są szersze, bo zajmują więcej pikseli, ale na wyższych poziomach większość wychyla schodkowo i nawet jeżeli ktoś gdzieś tam, powiedzmy, przebiega, no to już jest się przyzwyczajonym do tego, że trzeba gdzieś tam machnąć. Tak jak w przypadku niższych rang, no tam jest trochę inaczej, bo tam większość osób po prostu biega przed siebie i tam może okazać się, że 16x9 może okazać się lepsza. Ale mimo wszystko zalecałbym grać na 4x3 rozciągniętym 1440x1080. Jeżeli macie niższą rozdzielczość, no okej, możecie na tym grać, ale tak jak mówię, klarowność, czytelność, bardziej lepiej widoczni przeciwnicy, to jest właśnie plus wyższej rozdzielczości. Kolejne ustawienia są to ustawienia graficzne, tutaj żadnych zaskoczeń nie ma, są to ustawienia wszystkie najniższe. Wiem, że tam niektórzy prosi, czy też niektórzy ludzie sugerują, weźcie cienie na maksa, tylko że no jakoś tej różnicy nie widziałem i szczerze mówiąc, czy miałem ustawienia bardzo niskie, czy wysokie, czy najwyższe, no nie wiem, jakoś na to uwagi nie zwracałem, a no mam ten 10 level faceit, więc myślę, że no nie ma to sensu, tym bardziej, że to zabiera dużo FPS-ów. Można ewentualnie spróbować te tekstury walnąć sobie na wysokie, bo w niektórych przypadkach daje to FPS-y, co jest trochę absurdalne, ale no jeżeli mam mocną kartę graficzną, to
czasem taki absurd tu się pojawia. No i to również wszystko, jeżeli chodzi o opcje w grze. Zostały tylko parametry startowe. Parametry startowe, gdzie wklejamy, myślę, że już każdy wie. Kopiujemy sobie te parametry, wchodzimy sobie w bibliotekę. No i tutaj oczywiście właściwości i tak tu na dole mamy te opcje. Wklejamy sobie to. Mamy te opcje taką jak Novit, czyli bez filmu początkowego, bez załadowanych konfigów do kontrolera, bo no po co ma to się ładować, tylko się dłużej gra wczytuje. Tickrate 128, ponieważ myślę, że osoby, które przyszły tutaj oglądać film, raczej skupiają się na graniu właśnie na tickrate 128, czyli jakieś Face City, SEA, Sportal, tego typu strony, ponieważ tam jakby ten poziom ma większe znaczenie niż jakiś tam global na MMie, gdzie no tego tickrate'u jest mniej, bo jest 64, no ale taki tickrate jest. Jeszcze jedna zmiana będzie a propos tego tickrate'a, bo jest jedna ważna zmiana, o której muszę wam powiedzieć, właśnie w konfigach, które na początku zaimplementowaliśmy. Mamy tu też frekwencji, tutaj wpisujecie po prostu swoje herce monitora, ile macie herców, tyle wpisujecie, jeżeli macie 60 to 60, jak macie 75 to 75, jak macie 144 to 144 i tak dalej i no nie wiem, ktoś ma 390 to może wpisać 390. I plus exec, auto exec, to tak dla pewności, żeby ten exec, w sensie auto exec się na pewno zegzekował, zdarzy się tak, że po prostu ten autoexec będzie się robił dwa razy, bo powinien system sam zaczytać, że to jest autoexec, ale ja to mam zaimplementowane tak dla pewności, żeby jednak to się robiło. I teraz tak, w tych konfigach, które sobie przekopiowaliście, są komendy, na które trzeba po prostu zwrócić uwagę. Z tego, co pamiętam, wrzuciłem je do autoexeca, tak, są one tutaj. I teraz tak, pierwsza i najważniejsza komenda, jeżeli chodzi o ustawienie internetu. Bo teraz, jeżeli macie słaby internet, no to nie polecałbym mieć mimo wszystko tego rate'a pod 128 tickrate i no tutaj raczej zmieniłbym to na opcję niższą. Na pewno parametry polecane znajdziecie sobie na internecie i wtedy te wartości 3 trzeba zmienić na takie same. Min rate, minimum rate, max rate i te wszystkie rate 128 możecie po prostu zmienić na 64, jeżeli gracie tylko MMy, albo możecie nawet te linijki wszystkie wykasować, bądź też sobie je w cudzysłów wziąć, czyli zrobić coś takiego i one wam się nie będą wtedy implementowały. Niemniej jednak jest to coś, co po prostu opłaca się robić, jeżeli faktycznie się gdzieś tam gra Face Hita i no, nie ma się jakby problemów z internetem. Druga sprawa, jeżeli macie kolejny problem z internetem, to prawdopodobnie przez tą komendę, jest to komenda, która jest zalecana tylko i wyłącznie, ale tylko i wyłącznie na dobry internet. To znaczy światłowód, gdzie nie macie opóźnienia, gdzie nie macie pakiet losów, bo to jest właśnie przez to możecie mieć losy. Jeżeli macie słaby internet, to ustawcie tutaj 2, a nie 1, ponieważ im wyższą wartość tu wprowadzicie, tym jakby macie większe opóźnienie z serwerem, ponieważ zaczytujecie to któryś ping, co któryś tick rate, co któryś tick, chyba o to chodzi. I jak macie jedynkę, to tak jakby zaczytujecie 128, a jak macie dwójkę, to nawet jeżeli macie 128, to jakby zaczytujecie 2 do tyłu, czyli gdzieś tam powiedzmy, no tak, tak oczywiście prowizorycznie, że gracie na, i tak na 64 tick rate, a jeżeli macie cel interpretio 2, więc ja polecam wpisać tutaj jedynkę, jeżeli macie dobry internet, a jeżeli macie słaby, no to niestety musicie przeboleć i grać na dwójce, ale wtedy macie no większe opóźnienie niż po prostu osoby, które grają na jedynce, więc myślę, że zmiana tej komendy plus dobry internet jest naprawdę bardzo ważna. Tutaj oczywiście są też opcje, jeżeli chodzi o więcej FPS-ów, ich akurat tłumaczyć nie będę, ponieważ o tym film będzie za 2 dni, tak więc zapraszam. No i dzisiaj również zapraszam wszystkich jeszcze na streama. Stream będzie prawdopodobnie dzisiaj do późna, no bo jest piątek, wiadomo. No i też zapraszam wszystkich innych, którzy oglądają to w innym terminie, na streama, na mojego Twitcha. Twitch oczywiście znajdziecie w opisie, to jest twitch.tv/schoolboy.pl. No i tam możecie wbić, tam gramy właśnie w CSika. No i to tyle. Więcej opcji tutaj nie ma. Tak więc jak mogliście zauważyć, do konfiguracji Global Offensive nie trzeba tak naprawdę dużo. Wystarczy, że wkleicie pliki, zaczytacie te pliki i jesteście gotowi do profesjonalnej rozgrywki. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i cześć!